Dzień dobry wszystkim, witamy Was w kolejnym filmie. Ostatnio poprosiliśmy Was o pytania i dzisiaj przychodzimy z odpowiedziami. Przygotowaliśmy sobie odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania, także zapraszamy do oglądania. Zaczynamy od pytania naszej patronki. Po pierwsze, bardzo dziękujemy za wsparcie. Po drugie, jeżeli ktoś ma ochotę również zostać naszym patronem, to w opisie pod tym filmem znajdziecie link do naszego Patronite'a. To jest taka platforma, jeżeli ktoś nie wie, na której właśnie można wspierać swoich ulubionych twórców. Tam znajdziecie między innymi też taką naszą historię, można powiedzieć, od czego to nasze podróżowanie się zaczęło i właśnie skąd ten pomysł, także tam możecie sobie o tym poczytać. Jest tam jeszcze sporo zdjęć, które w sumie nie zawsze były publikowane w innych miejscach, także jak macie ochotę, to zapraszamy. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie od patronki Oniku F. Ska. Jacy są mieszkańcy Ameryki Południowej? I drugie pytanie, czy są duże różnice między Chilijczykami i Argentyńczykami? Jeżeli chodzi o te różnice, to my nie zauważyliśmy jakichś bardzo dużych różnic, dlatego że my w Chile nie spędziliśmy aż tak dużo czasu, jak na przykład w Argentynie i byliśmy przede wszystkim na południu Chile, czyli w tych najmniej zaludnionych terenach. Oczywiście spotkaliśmy tam Chilijczyków, ale no na pewno nie aż tak dużo, jak na przykład na północy kraju jest. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o to, jacy są mieszkańcy, przynajmniej tych dwóch krajów, trzech, bo w sumie w Urugwaju też byliśmy, było podobnie, no to na pewno są otwarci, przyjaźni, pomocni, tak, jakby nie spotkaliśmy się do tej pory z żadnym takim jakimś niefajnym, niemiłym zachowaniem. Zwykle ludzie są uśmiechnięci. To jest takie po prostu typowo latynoskie zachowanie, że po prostu ci ludzie są naprawdę tacy weseli i Raczej starają się nie stresować, nie śpieszyć. To jest troszkę denerwujące na przykład w sklepie spożywczym, tam najbardziej, bo ogólnie jak po prostu gdzieś idziecie do sklepu, czy nawet jak wypłacam pieniądze, no to Na wszystko mają czas, no wiecie. Tak, i naprawdę tutaj właśnie to pytanie było, że możemy bardziej odpowiedzieć, jakie zauważamy różnice między naszą kulturą, a właśnie tą kulturą południowoamerykańską. No bo to faktycznie rzuca się w oczy. My jesteśmy już, wiecie, trochę bardziej Europejczycy, w gorącej wodzie kąpani, nie? My lubimy mieć wszystko Polacy, już tak? szybko. Idziemy na zakupy, robimy zakupy szybko. No jak jest kolejka, to w ogóle dwie osoby, no to już wiecie, dużo. A w sklepie mamy takie dwie skrajności, bo mieszkaliśmy przez kilka lat w Niemczech i tam naprawdę trzeba się śpieszyć, bo ekspedientki czy ekspedienci w Lidlu, to tak czy w Kauflandzie to po prostu było, kasują. Wyścig z czasem, nie? No, czasami nie nadążaliśmy po prostu na dwie osoby pakować tych rzeczy do siatek. No a tutaj spokojnie i często jest tak, że na przykład ktoś wyłoży rzeczy na ladę i czeka, aż ekspedientka skasuje, zapakuje i dopiero wtedy wyciąga pieniądze, szuka pieniędzy i płaci. Także to są takie może drobne rzeczy, ale no, trzeba się do tego przyzwyczaić, szczególnie jak jesteście tak długo tutaj. To, co też na przykład dla nas jest ważne pod kątem podróży i mieszkańców tutaj Argentyny czy Chile, jest to, że no niestety, ale mało kto mówi po angielsku. I jeżeli chcecie mieć, wiecie, jakieś takie interakcje z lokalnymi mieszkańcami, no to jednak ten hiszpański faktycznie się przydaje. Oczywiście to nie jest tak, że się nie da podróżować, no bo jakby my podróżujemy z takimi totalnymi podstawami hiszpańskiego. Teraz uczymy się więcej, już jakby więcej rozumiemy, jesteśmy w stanie się w jakichś tam prostych rzeczach dogadać po hiszpańsku, no ale faktycznie tutaj ten angielski jest bardzo rzadko spotykany. I to głównie, jeśli już to w dużych miastach, wiecie, osoby młode, które na przykład studiują, no to wiadomo, wtedy już pewnie się uczą też tego angielskiego. No ale jest to takim, trochę takim minusem, tak tutaj, jeżeli chodzi właśnie o mieszkanie. Jeżeli chodzi o różnice, to w sumie kulturowych dużych nie zauważyliśmy. Może bardziej, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę. Czy tam na przykład taki to, jak status wyglądają życia. Domy. No, tak. W Chile na pewno ludzie są trochę bogatsi, bo to też jest bogatszy kraj, chyba jeden z najbogatszych w Ameryce Południowej. Więc to widać. A samych ludzi to w kulturze, w sposobie bycia nie zauważyliśmy większych różnic do tej pory. No bardziej w wyglądzie, po prostu to Chilijczycy są inną grupą etniczną, są niżsi, mają ciemniejszą karnację, więc to... W Argentynie natomiast czasami nie rozpoznacie, czy to jest na przykład turysta, czy to jest obywatel, dlatego że tutaj jest duża mieszanka genowa, jest dużo potomków Hiszpan, Europejczyków tak, po prostu. Polaków, Włochów, Hiszpan, Niemców i tak dalej, więc tutaj my się trochę czujemy momentalnie
klientami jak w Europie, jeżeli chodzi właśnie o taki stricte wygląd zewnętrzny ludzi. Kolejne pytanie od Urszuli JC. Czy są jakieś państwa lub miejsca na Ziemi, których nie planujecie odwiedzić z jakichś względów? Jeszcze jest drugie. Co do tej pory najbardziej Was zaskoczyło pozytywnie lub negatywnie w podróży po Ameryce Południowej? No to odpowiadając na pierwsze pytanie, nie ma takich miejsc, do których byśmy na 100% nie chcieli jechać. Są po prostu takie, do których ciągnie nas bardziej i takie, do których ciągnie nas mniej. Tak uogólniając, na przykład bardziej zależy nam na zobaczeniu Azji niż na zobaczeniu Afryki. No ale to nie znaczy, że do Afryki nie chcielibyśmy jechać, jeżeli kiedyś będziemy mieć możliwość i na przykład wcześniej zwiedzimy Azję. No to pewnie się tak stanie, że tam pojedziemy. Po prostu mamy takie miejsca bardziej priorytetowe, no nie? Które chcielibyśmy wcześniej zobaczyć. No i to tyle, nie? A jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli co nas zaskoczyło pozytywnie i negatywnie, to jeżeli chodzi na przykład o Argentynę, no i tak, głównie o Argentynę, no to tutaj nas zaskoczyło na przykład, jak przyjechaliśmy, że jest właśnie podwójny kurs peso. Dwa kursy tak, są tak jakby oficjalny i nieoficjalny. Dziwne. I tak naprawdę to do końca chyba nikt tego nie ogarnia, my tego nie ogarniamy, jak to funkcjonuje. Znaczy wiemy jakby, jakie jest podłoże tego. No ale jest to dosyć dziwne, jak tutaj się żyje, funkcjonuje, no to jest to dosyć na pewno takiego uciążliwego, no nie? Musicie jakby myśleć na dwa sposoby, no, no nie? Jest to utrudnienie. Musimy pamiętać o gotówce, no bo wtedy mamy dwa razy taniej, więc no. Motywuje to do tego, żeby nie zapomnieć o wyciąganiu pieniędzy. No i trzeba wtedy też postać w kolejkach, no nie, no jak tak, już się idzie do tego Western Union, także to nie, jest nie taki... polecamy 10, bo prawdopodobnie są to tutaj wypłacane zasiłki albo wypłaty. Podejrzewam, że może i to nie, może, i wtedy jest, wtedy słuchajcie, jest stania na parę godzin. No. Także kolejny taki, tak co nas trochę negatywnie zaskoczyło, to są klasy, takie jakby widoczne klasy społeczne. I co to oznacza? Że duże na przykład, rozwarstwienie. Tak, duże rozwarstwienie społeczne. Jedziecie sobie powiedzmy, przez jakieś miasteczko i macie jakiś piękny dom, a obok jakąś rozwalającą się chatkę, która u nas nawet by nie była szopą, no nie? No, tak. Także to faktycznie rzuca się w oczy i no i też takie jest trochę przykre, ale to jakby jest chyba taka domena całego tego kontynentu, no i nie tylko tego, tak? No to tak. Już w wielu miejscach. Ale jest. Na pewno jest to duża różnica w stosunku do tego, co jest w Europie, bo u nas jednak tak dużych różnic nie można przynajmniej gołym okiem zauważyć. Kolejna rzecz, która nas zaskoczyła pozytywnie, to bezpieczeństwo, szeroko pojęte. No bo jesteśmy już tutaj 5 miesięcy i do tej pory nie mieliśmy dosłownie żadnej niebezpiecznej sytuacji. Także to też mówi trochę o tym, oczywiście że... nie wiemy, jak będzie dalej, no tak, nie? Tak, no mówimy o tym, co było do tej pory, tak? Jak się coś wydarzy, to na pewno się o tym dowiecie. No ale jeżeli chodzi właśnie o Urugwaj, Argentynę i Chile, nie, do tej pory żadnych niebezpiecznych żadnych, sytuacji nic, nie było. Także, no nie jest tak źle, jak się nam wydaje, że cała Ameryka Południowa to po prostu mafia. Mafia, kartele narkotykowe. Nie, nie mówimy tego na głos na YouTubie. Chyba można? Nie można. Dobra. Lepiej. Nas demonetyzują. To, co nas negatywnie zaskoczyło, to są Chile. Ceny w Chile i Urugwaju. Tam to są takie kraje, powiedzmy, lepiej rozwinięte od pozostałych krajów Ameryki Południowej. Natomiast, no to wiecie, to nie jest w dalszym ciągu żadne szaleństwo, tak? Jakby poziom życia mimo wszystko tych ludzi dalej jest dużo niższy niż w Europie. Natomiast ceny, jakie tam są, są porównywalne do cen Europy Zachodniej. Jeżeli oglądaliście tam nasze vlogi, w których pokazywaliśmy właśnie ceny w marketach, no to się mniej więcej orientujecie, ale my jak przyjechaliśmy na przykład do Urugwaju, to po prostu stwierdziliśmy, że już nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie byliśmy przez tak, parę było miesięcy, było taniej. I to jest taki duży paradoks, szczególnie w Urugwaju, no bo to jest kraj rolniczy, bardzo dużo obszarów jest tam po prostu rolnych, oni tego produkują masę. W większości idzie to na eksport, no a z jakiegoś powodu ta żywność jest aż tak droga. Kolejnym zaskoczeniem dla nas było to, jak wygląda Patagonia, która, no jak wiecie, gdzieś tam w mediach na internecie jest pokazywana właśnie jako taka piękna, zielona. Górzysta, kraina mlekiem i miodem płynąca. I oczywiście, że miejscami taka jest, tak? Bo bardziej punktami. Punktami, tak? Bo to jest to pasmo Andów, tak? Między Chile, Argentyną i tam jeszcze ziemia ognista,
czymś tak naprawdę, bo to tam sam, no sam tak. Ten koniuszek na dole uszyła jej i tak dalej. Natomiast pozostała gigantyczna część Patagonii jest po prostu taką półpustynią, tam no, nie ma nic. Tak na oko to 95% powierzchni tak. Patagonii jest po prostu pustynna. I to jest właśnie trochę takie wprowadzające w błąd, to co możemy, bo wiecie, wpisujecie sobie w Google Patagonia, no to wyskakują wam te najpopularniejsze właśnie takie najpiękniejsze miejsca. A jak sobie lecicie samolotem to może, z miejsca do miejsca, to okej, okay, tak? bo jakby wy nie widzicie, nie zobaczycie tych obszarów pustynnych, ale jak my przejechaliśmy tak naprawdę przez całą tą Patagonię z góry do dołu, z dołu do góry, to no to po prostu byliśmy w szoku, no nie, że tam są tysiące kilometrów, gdzie rosną jakieś niskie krzaki, gdzie są tylko lamy, jakieś pustelniki, czy tam, nie wiem, jak to się... No nie wiem, to nie jest tak, że Patagonia nas rozczarowała, no, wręcz przeciwnie. Bardzo fajnie było to wszystko zobaczyć, no ale było to dla nas takie naprawdę duże zaskoczenie. Że po prostu faktycznie po raz kolejny może okazało się, że internet nie zawsze mówi prawdę. No dokładnie. I ostatnia rzecz, nawiązując do Patagonii, to odległości, jakie tutaj są, no już pewnie, jeżeli ktoś nas ogląda, to słyszeliście to już wiele razy od nas, no ale naprawdę, trzeba się na to przygotować, że jeżdżąc tutaj samochodem, to jest zupełnie coś innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Tutaj wyprawa z jednego końca Argentyny na drugi, to jest tak naprawdę, no jadąc szybko, to tydzień trzeba by było po prostu jechać cały czas. Także to jest coś, no, na co w sumie nie byliśmy przygotowani. Wiedzieliśmy mniej więcej, ile tych kilometrów ale trzeba... to nie jesteście w stanie sobie w ogóle wyobrazić tego, jak nigdy na przykład nie byliście w takich, na takich obszarach, no to wiecie, to w ogóle mózg nie ogarnia tego, bo my w Europie, wiecie, przyjedziemy 100 kilometrów i my jesteśmy już, nie wiem, w kolejnym województwie, wiecie, kraju, i tak, po drodze jadąc te 100 kilometrów ciągle są kolejne miejscowości, tak, miasta, jakieś fabryki, coś się dzieje. Nie wiem, markety, no nie, wszystko załatwicie po drodze. No a tutaj faktycznie trzeba czasami wziąć pod uwagę to, że nawet może nie być, wiecie, tak często stacji, więc trzeba sobie zatankować i tak dalej. No także to jest dla Europejczyka, jest to, bo ktoś ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża, tak, dla niego to może być trochę co innego, nie? Bo oni tam też mają takie odległości, ale dla nas... To było naprawdę spore, ciekawe przeżycie. Kolejne pytanie od Michała. Jak jest z kawą na miejscu? Czy piją tutaj przede wszystkim yerba mate? Ogólnie to w takich kawiarniach, restauracjach spokojnie można się napić różnych rodzajów kawy. No natomiast tutaj faktycznie ta kawa nie jest jakimś takim popularnym napojem, na pewno nie tyle popularnym jak na przykład w Europie. I jak idziecie na przykład do sklepu, to wybór yerba mate to jest, wiecie, cała taka długa aleja. Natomiast jeżeli chodzi o kawę, no to po prostu macie tam ileś rodzajów kaw, przede wszystkim rozpuszczalnych. Jeżeli pijecie kawę rozpuszczalną, to tutaj raczej nie będzie problemu z kupnem. My jesteśmy rozpuszczalno pijący, więc... My nie jesteśmy wymagający. Tak, my nie jesteśmy o kawę wymagający. A jeżeli lubicie jakieś tam dane rodzaje kawy, no to w dużych miastach raczej trzeba będzie jechać do supermarketów, na przykład do Carrefoura. No i zaopatrzycie większą ilość, bo właśnie w takich małych, prowincjonalnych miasteczkach to raczej kupicie tylko Właśnie, instant. No oni podejrzewam, że tą kawę traktują tak jak, no nie wiem, jak u nas się traktuje yerba mate. No może nie aż tak, bo yerba jest chyba u nas dużo w ogóle nie jest popularna, tak, nie? Ale no faktycznie nie pije się tego tutaj jakoś dużo. My po prostu sobie pijemy taką, wiecie, swoją kawę rozpuszczalną i my nie wybrzucamy. A jeśli chodzi o yerba mate, no to faktycznie no to jest bardzo ważny napój tutaj dla Argentyńczyków i Urugwajczyków. Tradycyjny, tak, jakby argentyński i jeszcze urugwajski. I w Urugwaju, w Montevideo widzieliśmy najwięcej osób tak procentowo na mieście pijących sobie yerbę i chodzących... No właśnie, to jest najlepsze, że oni po prostu te takie... Wiecie, to nie jest jakiś taki termosik, to jest po prostu, wiecie, ten duży termos i oni sobie tam wlewają tą wodę o odpowiedniej temperaturze, tam po 80 stopni, mają ten kubek, nie? I na przykład idzie sobie para. Pod pachą jest termos, w ręce jest kubek z yerbą i co chwilę sobie i sobie po prostu dolewają. To co ciekawe, na stacjach benzynowych często są też takie automaty, gdzie można sobie nalać gorącej wody. Agua caliente. Dokładnie, do tego, żeby sobie zaparzyć yerbę.
W sumie to takie fajne jest. Dla nich to jest taki rytuał, sposób na odpoczywanie, że sobie... Mają na przykład przerwę w pracy czy coś tam, to sobie tak popijają. Następne pytanie jest od użytkowniczki Miss Asiaczek. I tutaj można powiedzieć, że to było kilka pytań, taka grupa pytań na temat budżetu, naszego budżetu, na temat finansów. I tutaj jakby po kolei postaramy się po prostu mniej więcej poodpowiadać na te pytania. To był długi komentarz, tutaj też go wyświetlimy, no nie? Tak, wyświetlimy go na pewno, ale zajmie trochę ekranu. Więc myślę, że tak na początek warto powiedzieć w ogóle, co my zaliczamy do naszych finansów, żeby była jasność. Więc po pierwsze są to nasze oszczędności, po drugie jest to YouTube i montaż na zlecenie. Tak, my mamy naszą własną działalność gospodarczą i też właśnie między innymi wlicza się w to YouTube i montaż filmów dla innych. Tak, i zaczynając od oszczędności, to trzeba to podzielić na dwie części, żeby być zupełnie szczerym. To pierwsza część, główna w sumie naszej oszczędności, trzymamy ją w różnych walutach, no w sumie tych takich wiodących na świecie. I to po prostu czeka i na bieżąco z tego korzystamy, jeżeli potrzebujemy. A druga część, po prostu staramy się, żeby też pracowała i jest zainwestowana w przyszłości. No już w sumie mamy z tego jakiś dochód pasywny, ale na razie z tej części naszych oszczędności nie korzystamy, a korzystamy tylko z tego, co mamy w gotówce. To jest po prostu takie zabezpieczenie dodatkowe dla nas. Jeżeli by coś się, jeżeli by coś się wydarzyło i musielibyśmy z tego skorzystać, no to mamy. No ale to jest tak właśnie na dłuższy termin rozłożone, dlatego no, na ten moment z tych, nie można powiedzieć, że na ten moment żyjemy z inwestycji, no bo nie. Może w przyszłości będziemy żyć, jeżeli będzie taka potrzeba, ale na ten moment żyjemy z oszczędności i z naszej pracy. Tutaj też było pytanie stricte o właśnie to, czy mamy dochód pasywny, no więc no do tego dochodu pasywnego można zaliczyć te nasze inwestycje, które sobie pracują, natomiast tak jak Paweł powiedział, my z tego nie korzystamy, więc jakby na razie no, nie bierzemy tego za bardzo pod uwagę, bo nie utrzymujemy się z tego na ten moment, to sobie leży. No i mamy też mieszkanie, które wynajmujemy, ale jeszcze przez 2 lata spłacamy kredyt, więc no to jest jeszcze kwestia 2 lat, aż to będzie stricte taki w 100% nasz dochód pasywny, więc... No to ponad, ponad 2 lat. I więc tego też jakby nie bierzemy na razie pod uwagę, no ale w przyszłości faktycznie będzie to dla nas dodatkowy dochód. Staramy się liczyć po prostu te pieniądze, które już mamy, a nie to, co będzie w przyszłości, no ale mówimy o wszystkim, co mamy. Kolejna część pytania dotyczyła naszego budżetu, bo ja często mówię, że coś się mieści w naszym budżecie albo się w nim nie mieści, na przykład to mieszkanie, mówiłem, że mieści się w naszym budżecie. I sprawa wygląda tak, że my sobie już od początku założyliśmy i tego założenia staramy się trzymać, o ile jest to możliwe, żeby wydawać około 1000 euro miesięcznie. No jeżeli w tym przedziale się mieścimy, to jest wszystko ok, nie musimy tutaj jakby się rozdrabniać i szukać czemu tak, a nie inaczej. Nie prowadzimy takich stricte excelowych tabelek, gdzie wpisujemy ile wydaliśmy na paliwo, ile wydaliśmy na jedzenie, bo w naszym przypadku wydaje mi się, że my już na tyle jesteśmy doświadczeni, jeżeli chodzi o nasz budżet, że tego nie potrzebujemy. My po prostu staramy się wydawać jak najmniej. No i to też jest tak, że w zależności od tego, gdzie jesteśmy, jak dużo się przemieszczamy, no to są miesiące, że wydamy prawie 2000. Więc podsumowując, żeby się za bardzo nie rozdrabniać, no to po prostu to jest nasz cel, 1000 euro miesięcznie i nie patrzymy na to w skali miesięcznej właśnie, a w skali rocznej czy tam całej podróży. I wtedy właśnie są miesiące, gdzie wydajemy mniej, a są takie, kiedy wydajemy więcej. No, po prostu założyliśmy sobie też taki ogólny budżet, ile mniej więcej nas ta podróż tutaj po Ameryce Południowej na przykład będzie kosztować. No i wiemy, tak, ile mieliśmy, ile mamy, ile zarobiliśmy, ile wydaliśmy i po prostu mniej więcej na bieżąco orientujemy się. Okej, czyli na przykład w Argentynie zazwyczaj wydajemy poniżej tych 1000, tak, no tak. Chyba, że bardzo dużo na przykład się przemieszczamy, no to wtedy na paliwo automatycznie idzie więcej, mimo że tutaj jest tańsze, no. No, jeżeli chodzi o tą podróż okołoroczną, bo na pewno krótsza nie będzie. Na pewno będzie tutaj rok. Możliwe nawet, że będzie dłuższa. Możliwe, że troszkę dłużej. No to jakieś 20 tysięcy euro plus. Bo jeszcze do tego loty w sumie trzeba było doliczyć ubezpieczenia, no to może nawet 23-24 tysiące euro wyniesie nas cała ta podróż. Jak wiecie, transport jest sporą częścią tego, no bo do tej pory zapłaciliśmy tutaj 4 tysiące za samego busa, no i do tego jeszcze nasze loty. Z powrotem nie wiemy jak będzie, może będzie troszkę taniej, na to liczymy. Ceny się wahają. Bo tak ceny się wahają.
Także no, możecie, to wam da taki większy obraz na to, ile mniej więcej potrzeba, żeby tutaj jeździć kamperem przez rok. No i tutaj, wiecie, dla jednego będzie dużo, dla ktoś stwierdzi, że o Boże, wydać tyle na podróże bez sensu, ale wiecie, z drugiej strony to chodzi właśnie o kwestię takich priorytetów, tak? Ktoś, nie wiem, kupuje sobie samochód za 100 tysięcy złotych i już to jest dla niego normalne, okej. Ale dla wszystkich to jest normalne. No, dla wszystkich to jest okej, ale to, że ktoś sobie, wiecie, popodróżuje przez rok, zwiedzi po prostu kawał świata, cały kontynent, no to to już jest takie, że bez sensu, nie? No, a na dla nas na przykład to ma sens, a kupowanie samochodu za 100 tysięcy nie ma sensu, nie? I do innych rzeczy przywiązujemy wagę po prostu, także no tutaj to jakby to też, słuchajcie, że my na przykład sobie ustaliliśmy to mniej więcej 1000 euro, to jest zależne i dopasowane do naszych potrzeb i naszego stylu życia, tak? My mamy raczej minimalistyczny styl życia, taki mieliśmy wcześniej przed podróżowaniem i taki mamy teraz, to się za wiele nie zmieniło. Wiecie, jeżeli na przykład lubicie sobie chodzić często do restauracji, nie wiem, wiecie, jakieś mieć dużo jakichś takich płatnych atrakcji, no to automatycznie te koszty rosną, tak? My nigdy nie chodziliśmy często, wiadomo, od czasu do czasu, jakaś okazja akurat nas nasza ochota, to okej. I tutaj jest podobnie. Dla jednych na przykład dużą częścią podróżowania to jest próbowanie regionalnych dań i tak dalej. I oczywiście to jest w jakimś stopniu ważne, natomiast dla nas to nigdy nie było najważniejsze, więc sobie coś tam spróbujemy, ale my nie mamy potrzeby, nie wiem, raz nawet w tygodniu, czy tym bardziej parę razy w tygodniu gdzieś wychodzić na miasto i na przykład próbować, no nie? Bo my wolimy po prostu sobie to zaoszczędzić i pojechać w kolejne miejsce, no nie? Więc to już jakby są kwestia priorytetów. Spotkaliśmy ludzi, którzy przyjechali na parę miesięcy, no ale właśnie dlatego, że mają jakiś budżet, który między innymi chcą też poświęcić na te takie, powiedzmy, dodatkowe atrakcje typu jedzenie na mieście. No i po tych paru miesiącach wrócą normalnie na etat do pracy na przykład, żeby sobie kolejne pieniądze na podróże zarobić. No a my jednak po prostu stwierdziliśmy, że wolimy podróżować, a odmówić sobie pewnych rzeczy, które i tak dla nas nie są aż tak istotne, no nie? Jeśli tutaj dobrze widzę, to czwarty podpunkt dotyczy tego, czy mentalnie było ciężko odejść z pracy. To może każdy odpowie za siebie. Jeżeli o mnie chodzi, to była naprawdę prosta decyzja, bo ja tego też nie traktowałem tak, że to już musi być tak na zawsze. Zaoszczędziliśmy sobie, na początku myśleliśmy, że na rok. W sumie udało się nam zaoszczędzić na 2 lata i w sumie teraz mijają te 2 lata. Mhm. Więc jakbyśmy nie pracowali, a żyli tylko z oszczędności, no to byśmy może musieli już w następnym miesiącu wracać z powrotem do pracy. Ale wracając do tego, czy było ciężko, w moim przypadku nie. Na pracy mi nie zależało, a to co umiem, no to jakby tego nie zapomniałem, więc w każdej chwili mogę wrócić. Zresztą do pracy, po drodze tak? Też tutaj czasami sobie przypominasz, nie? Także no ja do tego podchodziłem, że no teraz chcę podróżować, a co będzie później, to będę myślał o tym później i no nie wiem, jakbym miał jakieś może wysokie stanowisko, może by to był, pewnie by to był dla mnie problem, ale że miałem zwykłą pracę, więc to nie był dla mnie problem. Jeżeli o mnie chodzi, to jedyny taki ja dyskomfort odczuwałam, no pod względem tego, że po prostu nie będzie, wiecie, tej takiej comiesięcznej wypłaty, czyli tego takiego stałego dochodu. No tutaj my tak naprawdę zarabiać zaczynaliśmy i tak dalej, no ale było o tyle mi łatwiej, że po pierwsze wiedziałam, że mamy dużą poduszkę finansową, tak, zabezpieczenie i jesteśmy w stanie sobie pozwolić na tą podróż, tak, i będzie i jakby wystarczy nam na wszystko, co potrzebujemy. Plus no też tak by uspokajało mnie to, że nauczyliśmy się pewnych rzeczy, które, dzięki którym możemy zarabiać w trakcie, tak? No jak to Paweł powiedział, dzięki temu, że pracujemy tak naprawdę cały czas i zarabiamy dodatkowe pieniądze, no to nie musimy dzisiaj myśleć o tym, że nie wiem, że za miesiąc się zwijamy i wracamy do normalnej pracy, że mamy po prostu tą możliwość, żeby zarabiać przez internet, tak? Czyli nie jesteśmy tak naprawdę uzależnieni tylko stricte od naszych oszczędności. Jak do tego jeszcze dojdzie w ogóle nie wiem, dochód pasywny z naszego mieszkania, no to wtedy już w ogóle ja nie będę się przejmować. Będzie dużo łatwiej. No. Tutaj było jeszcze kilka pytań od Miss Asiaczek, ale połączymy je z odpowiedzią na kolejne. Ale chciałem jeszcze się odnieść do tego, że sami się zastanawiacie nad tym, czy rzucić pracę i jechać, ale z tego, co tutaj napisałaś, no to macie jeszcze dochód pasywny z wynajmu mieszkania.
Także wydaje mi się, że spokojnie sobie poradzicie, jeżeli tylko sobie trochę zaoszczędzicie. Powiedzieliśmy, ile to mniej więcej może kosztować. Dopasujcie to sobie do swojego stylu życia i myślę, że macie odpowiedź na talerzu. Kolejne pytanie zadała Agata Tabaszewska. Ile czasu tygodniowo, miesięcznie pracujecie i na ile to pokrywa wasze codzienne życie? No to tutaj, jeżeli chodzi o to godzinowo, to trudno. Najlepsza odpowiedź na to pytanie to chyba to zależy, no, bo jest bardzo różnie. Jeżeli chodzi o czas, to najwięcej zajmuje nam YouTube. No to na pewno. I ciężko właśnie też powiedzieć, ile dokładnie, bo no, tworząc... To jest jakby część naszego życia poniekąd, tak. No nie? I... Tworząc film, jedyne co jest łatwo mierzalne, no to czas poświęcony na montaż. No i tutaj jest od 5, myślę, że szybciej to nie, no może takie Q&A szybciej zmontuję, bo jest po prostu łatwiejsze, ale między 5 a 10, zdarzało się i 15 godzin nad jednym filmem trzeba posiedzieć, żeby to miało jakiś ład i skład i żeby w miarę wyglądało, no a... Jakby na finanse stricte YouTube, no to się tak nie przekłada, no, jakoś bardzo. Jakby policzyć się na roboczą godzinę, no to... Stricte ten kanał, to można powiedzieć, że prawie jest nic. Ja mam jeszcze swój kanał dodatkowo, tam z niego mamy jakiś dochód. Natomiast no, tutaj YouTube my traktujemy na ten moment bardziej hobbystycznie i też jako taką pamiątkę dla nas na przyszłość, tak, że będziemy sobie po prostu mogli do tych filmów wrócić kiedyś obejrzeć. Nie jest to jakiś nasz duży zarobek, dlatego no to co... No na pewno nie opieramy na tym naszych finansów, bo by to się źle skończyło po prostu. Więc my na to poświęcamy dużo czasu i to jest praca, natomiast jest to praca, można powiedzieć, że taka w głównej mierze bezpłatna. Znaczy, my też to staramy się łączyć jedno z drugim. Skoro robimy YouTube'a, już robiliśmy wcześniej przed wyjazdem, no to stwierdziliśmy, że fajnie będzie montować filmy na zlecenie. Wykorzystamy te umiejętności. Tak, których i tak się nauczyliśmy i których się ciągle uczymy, robiąc filmy na nasz kanał. Także no, to jest chyba taki dobry nawyk, żeby nie skakać tak z jednego miejsca całkiem na drugi, tylko żeby starać się wykorzystywać... Około tej umiejętności, tak jakby jeszcze myślimy, co możemy zrobić więcej, żeby sobie dorobić. I na ten moment, słuchajcie, no mamy ten komfort, że właśnie mamy na tyle oszczędności, że my nie musimy aż tak dużo pracować stricte zarobkowo, tak? Ale może przyjść taki moment kiedyś, że będziemy musieli wybrać, czy robimy dalej YouTube'a praktycznie za darmo, czy musimy poświęcić ten sam czas na to, żeby na przykład montować na zlecenie, brać więcej zleceń, żeby sobie zarobić na podróże, które są dla nas tak naprawdę priorytetem, więc... No, na ten moment miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli wybierać, bo lubimy to, co robimy. No ale jeżeli będzie trzeba wybrać, no to wybierzemy podróże, bo to jest dla nas i taką numer jeden. Pracę, no. Ale właśnie to jest dla nas też takie w sumie zabezpieczenie, że jak będziemy musieli, to mamy możliwość, żeby sobie zarobić więcej, tak? Więc na ten moment to powiedzmy jest tak pół na pół, no nie? Że są miesiące, gdzie zarobimy więcej i to pokryje większość naszych kosztów życia, a są takie miesiące, gdzie na przykład pokryje tylko połowę, tak? Więc połowę idzie z oszczędności. No, ale na szczęście nie ma takich sytuacji raczej, żebyśmy w ogóle nic nie zarabiali i wiecie, i po prostu tylko przejadali to, co sobie wcześniej zaoszczędziliśmy, więc to jest dla mnie przynajmniej, to jest taki duży jakby komfort, no nie? I tak, takie uspokajające to jest, no, że po prostu, wiecie, te pieniądze mimo wszystko nie topnieją, tak, no nie? Bo oszczędności, jakie by duże nie były, jeżeli tam nic nie przybywa, no to kiedyś się skończyło. Mm. Na koniec dwa pytania, w sumie podobne i dotyczące tego samego... Łączą się ze sobą. Tak, dotyczące tego samego tematu, od Anny Woldan. Czy wy się wcale nie kłócicie, a jeśli już, to jak to ogarniacie w tych kilku metrach w samochodzie? A drugie pytanie od Pecze. Dotyczyło tego właśnie, jak sobą wytrzymujemy 24/7 i jak rozwiązujemy tą sytuację, żeby pobyć samemu, no nie? Tak, bo każdy tego przecież od czasu do czasu potrzebuje. To co, kłócimy się? No, to może zacznijmy od tego, jak to jest być ze sobą 24 godziny na dobę. No więc na przykład dla nas to już jest taka norma. My już do tego tak przywykliśmy, że jakby nie zastanawiamy się nad tym. I najwidoczniej po prostu jesteśmy osobami, które nie mają z tym takiego problemu, bo jak widzieliśmy podczas pandemii, ludzie się nawet rozwodzili, jak za dużo razem przebywali. No my na szczęście jeszcze się nie rozwiedliśmy, więc no, nie jest tak źle.
Ale no, a już długo, tak? Dwa lata już. No, tak już podróżujemy. Niedługo dwa lata będą, więc no faktycznie nie jest to dla nas jakieś bardzo uciążliwe, ale no wiadomo, każdy z nas potrzebuje swojego czasu i my mamy na to taki sposób, że po prostu każdy z nas ma jakieś tam swoje zajęcia, swoje zainteresowania. Nawet jeżeli jesteśmy właśnie w busie, w małej przestrzeni, to potrafimy być jakby osobno. No, my się odcinamy. Tak, często na przykład jak montuję vloga, to mnie nie ma. Ja po prostu nawet nie chcę, żeby się Marta do mnie wtedy odzywała, bo ja chcę się zająć swoimi sprawami i po prostu mieć ten czas dla siebie. Bywa tak, że wiecie, no nie rozmawiamy, właśnie każdy robi coś swojego i nie rozmawiamy ze sobą przez tam 2-3 godziny, no nie? Wiadomo, przez większą część czasu jesteśmy gdzieś w zasięgu swojego wzroku, tak? Ale to na przykład idziemy gdzieś na spacer sami, idziemy sobie poćwiczyć, gdzieś pobiegać, wychodzimy na zewnątrz, więc no nie przebywamy ze sobą, nie wiem, wiecie, nie trzymamy się za ręce tak przez cały dzień. To wtedy można, wiecie, by było trochę zesirować, ale no wiadomo, jest i obydwoje jesteśmy raczej takimi, nie wiem, samotni, no nie może samotnikami, znaczy, no lubimy tak, spędzać no, czas. No lubimy, ja tam lubię sama sobie posiedzieć, tak, ale tak. Mi nawet wystarczy to, że ja sobie po prostu, wiecie, albo coś robię na komputerze, albo czytam, albo gdzieś siedzę. Nie muszę, wiecie, być kilometry daleko od Pawła, żeby poczuć, wiecie, że sobie spędzam czas sama ze sobą. A jeżeli chodzi o kłótnie, no to wiadomo, że się kłócimy, no, jakby, nie wiem. Nie da się tego uniknąć, ale też nie zauważyliśmy dużej różnicy w stosunku do tego, co było, jak mieszkaliśmy. W mieszkaniu, a w domu. Tak. Nie? To też nie jest dla nas, nie wiem, jakiś taki problem, że to jest mała przestrzeń, no bo podobnie, po prostu pokłócimy się, no coś tam nie odzywamy. Można wyjść, tak. Odzywamy do siebie przez jakiś czas na przykład, no to po prostu każdy z nas coś tam sobie robi swojego, no. Można wyjść na zewnątrz, no nie? Ja jedyne, co zauważyłem, to to, że dużo łatwiej o kłótnie, kiedy jesteśmy zmęczeni, no, dużo się przemieszczamy, jest taki intensywny czas. Albo głodni jesteśmy. No, jak jesteśmy głodni, to wtedy jest łatwiej o kłótnie, no, ale to no, chyba ale jest to takie normalne. No, tak. Nie, że także, po prostu, nie jest wiem, takie, wiecie, nie różni się jest takie napięcie, zbytnio. Nie? No, ale dla nas, tak? Dla kogoś innego może jest to jakaś różnica. W sumie odpowiadamy na to, ale to, wiecie, trzeba samemu się przekonać i spróbować, no nie? Więc my mieliśmy w sumie taki test, no jeszcze jak, jeszcze zanim wyjechaliśmy do Niemiec, przez 3 miesiące mieliśmy taki intensywny kurs i tam byliśmy też 24 godziny na dobę razem. A byliśmy młodsi. W Katowicach. W Katowicach, no. Także i wiecie, no i to już jest ile, kurde, 10 lat później i dalej jakoś. Jakoś dajemy radę. Już zupełnie na koniec pytanie od Anny, czy zamierzamy kupić nowego drona? Tak, zamierzamy, ale no niestety nie w Argentynie. Dopiero za jakiś czas. Tak. Najbliższy taki możliwy termin to będzie, znaczy termin, jak będziemy po prostu w Limie, w Peru. Tam widzieliśmy parę sklepów, gdzie te ceny są w miarę okej. Okay. Jest też troszkę drożej. Zbliżone do tak. Europejskich tam. Nie wiemy jeszcze, czy uda nam się kupić samego drona, bo mamy kontroler i baterie. No baterie i tak nie będą pasowały, bo prawdopodobnie kupimy Mavica 3 Mini, a mieliśmy Mavica 2 zwykłego R. Także baterie i tak nie będą pasowały, ale może kontroler by mógł zostać, wtedy by było troszkę taniej. No a jeżeli nie, no to prawdopodobnie kupimy cały zestaw, no właśnie tego Mavica 3 Mini. Jak chcecie dołożyć cegiełkę, to na Patronite taki właśnie mamy to jest, cel właśnie. To jest właśnie taki nasz cel. Żeby kupić tego drona, bo jednak wiadomo, lepiej pewne miejsca pokazać jest z drona. No zresztą oglądaliście vlogi, no to wiecie. Teraz mamy tak, że gdzieś jedziemy i tak kurde, szkoda, że nie mamy drona, nagrać, fajnie by było nagrać. Szczególnie ta droga przez góry, którą jechaliśmy ostatnio, no to było trochę szkoda. Właśnie jak zastanawiałem się, co napisać, jaki jest cel naszej zbiórki, to pomyślałem, że to będzie taki najlepszy, najbardziej fair w stosunku do widzów cel, czyli po prostu zakup nowego drona. To by było na tyle, trochę się nagadaliśmy, mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie nurtujące was pytania, no ale wszystkie te, które przeczytaliśmy w miarę staraliśmy się, tak, żeby odpowiedzieć, nie? Do każdego się odnieśliśmy. Wiadomo, że jak macie jakieś pytania ogólnie, możecie je zadawać na bieżąco, my po prostu we vlogach będziemy na jakieś tam pojedyncze odpowiadać, no ale tutaj stwierdziliśmy, że po prostu fajnie, już dawno, w ogóle nie wiem, czy my kiedykolwiek robiliśmy. Na tym kanale chyba nie robiliśmy w ogóle. Także no więc pierwszy nasze taki, pewnie za parę miesięcy, jak już wiecie, będziemy w nowych krajach i tam będzie więcej takich różnych rzeczy, no to też może zrobimy takie, że jakby, jeżeli byście mieli jakieś takie inne pytania. No, także dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się już w niedzielę w kolejnym vlogu. Na mieście.